Witam serdecznie. Kolejny film, który przygotowałem dla Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, poświęcimy problematyce związanej z tymi, którzy tworzą muzykę. A dokładniej, zadamy dzisiaj pytania, jakie kompetencje powinien mieć kompozytor i czy do wykonywania tego zawodu konieczny jest dyplom uczelni wyższej. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie jest to tak oczywiste. Mam wrażenie, że stanowczo łatwiej było odpowiedzieć na wspomniane pytania w epokach dawniejszych. Jeszcze do początku XX wieku w zawód kompozytora wpisywały się konkretne kompetencje. Posługiwanie się pismem nutowym, umiejętność gry na przynajmniej jednym instrumencie, osłuchanie z literaturą muzyczną, czy znajomość zasad dotyczących pisania konkretnych utworów, takich jak fuga czy koncert. Piszący przy fortepianie Ludwig van Beethoven czy Franciszek Schubert to postaci nie tak znowu odległe. Papier nutowy i ołówek towarzyszył nieodłącznie również takim postaciom jak Witold Lutosławski czy Henryk Mikołaj Górecki. Najczęściej kompozytorzy posiadali dyplom uczelni wyższej albo odbyli stosowne studia u bardziej doświadczonych artystów. Dowodem ogromnego znaczenia relacji mistrz-uczeń jest wiele kompozytorskich biografii. Rozwój warsztatu kompozytorskiego nie pozostaje jednak obojętny na postęp technologiczny. Do końca XIX stulecia nowinkami technicznymi, z jakimi spotykali się kompozytorzy, były wyłącznie osiągnięcia budowniczych instrumentów. Od lat 50. XX wieku rozwijała się muzyka elektroniczna, a wraz z nią możliwości generowania dźwięku na żywo czy montażu uprzednio przygotowanego nagrania. Miejsce zespołu instrumentalistów powoli zajmował stół produkcyjny, a papier nutowy i ołówek powoli stawały się zbędne dla tych, którzy poszli drogą muzyki elektronicznej. Dziś narzędziem pracy większości kompozytorów staje się komputer, na którym partytury możemy zapisać w edytorze nut, a szereg programów do produkcji i montażu dźwięku zwalnia z obowiązku biegłego posługiwania się klasycznym zapisem nutowym. Nikogo zatem nie dziwi już widok kompozytora naprzeciw klawiatury podłączonej do komputera. Wydaje się zatem, że w przeciwieństwie do poprzednich stuleci, komponowanie nie ma jednego oblicza. Efektem pracy twórcy może być zarówno partytura, jak i gotowy plik audio. Historia świadkiem, że zarówno do stworzenia jednego i drugiego formalne wykształcenie muzyczne nie jest koniecznością. W historii muzyki zapisali się chociażby tak doskonali kompozytorzy, jak związani z rosyjską potężną gromadką Modest Mussorgski, Mikołaj Rimski-Korsakow czy Aleksander Borodin. W czasach powojennych jedną z najciekawszych postaci raczkującej polskiej muzyki elektronicznej był Eugeniusz Rudnik, nieposługujący się pismem nutowym reżyser dźwięku. Obecnie również spotykamy w środowisku muzycznym kompozytorów bez dyplomu. Należą do nich chociażby Michał Lorenc, Zbigniew Preisner, Jan A.P. Kaczmarek czy Piotr Rubik. Ten ostatni ukończył jednak Uniwersytet Muzyczny, przy czym na Wydziale Instrumentalnym. Ciekawym jest, że wszyscy twórcy ze wspomnianego grona zajmują się przede wszystkim muzyką użytkową, teatralną i filmową. Tego rodzaju aktywność wydaje się mniej popularna wśród kompozytorów muzyki poważnej. Spośród słynnych polskich kompozytorów działających na pograniczu wymienić można Wojciecha Kilara i Krzesimira Dębskiego, artystów z klasycznym warsztatem, którzy odnaleźli się w świecie filmowym i byli w nim obecni. Fakt, wielu twórców zarabiało pisząc muzykę użytkową do teatru, słuchowiska czy filmu. Tu przykładem jest chociażby Lutosławski. Ale rzadko kompozytorzy skoncentrowani na karierze w świecie muzyki klasycznej przywiązywali wagę do swojej twórczości powstałej na potrzeby kinematografii. Pytanie o konieczność formalnego wykształcenia nie jest jedynym zagadnieniem, które wskazuje na niejednoznaczność pojęcia kompozytor. Jeśli kompozytor jest twórcą muzyki, to w tym momencie jak odróżnić nieznającego nut twórcę muzyki komputerowej od absolwenta Akademii Muzycznej, który potrafi napisać dzieło na orkiestrę symfoniczną albo zapisać melodię ze słuchu za pomocą pisma nutowego? Każdy gatunek muzyki wymaga odmiennych kompetencji. Być może opisując danego kompozytora, warto byłoby jednak zwracać uwagę na sferę artystyczną, w której się porusza, a także jakich umiejętności dany gatunek od niego wymaga. Przykładowo, kompozytor muzyki klasycznej, taki jak śp. Krzysztof Penderecki,
Posiada wykształcenie muzyczne, dzięki któremu nabył kompetencje do pisania na orkiestrę, zespół kameralny czy solistę. Posługiwał się rzecz jasna pismem nutowym, czytelnym dla wykonawców. W takiej samej obsadzie dedykowane są utwory Jana A.P. Kaczmarka poświęcone kinematografii. I tu cechy wspólne z Pendereckim się kończą. Kaczmarek nie posiada formalnego wykształcenia muzycznego, tworzy w zupełnie innym gatunku. Za to muzyka elektroniczna nie wymaga od osoby chcącej ją tworzyć ani umiejętności zapisu nutowego, ani zaznajomienia się z możliwościami technicznymi konkretnych instrumentów. Wymaga zaś i biegłej obsługi komputera. W zamian można tworzyć muzykę z gotowych banków brzmień, układając utwór niczym muzyczne puzzle. Innym, dość interesującym zagadnieniem jest brak w języku polskim określenia innego niż kompozytor dla osób zawodowo tworzących utwory muzyki popularnej. Okazuje się bowiem, że zarówno Dorota Rabczewska, jak i Krzysztof Penderecki należą do grona polskich kompozytorów. W języku angielskim odnajdujemy pojęcie songwritera, które z pewnością pomaga w uchwyceniu różnicy między twórcą popowych przebojów a akademickim profesorem kompozycji. Z racji zapotrzebowania rynku pojawia się również kolejne grono kompozytorów będących twórcami muzyki użytkowej, m.in. dla radia i telewizji. Doskonałym przykładem jest tutaj Sławomir Ruczkowski, który zadebiutował w 1999 roku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten twórca muzyki popularnej i elektronicznej jest autorem udźwiękowienia czołówek dokumentów telewizyjnych i seriali. Pisanie tego typu fragmentów muzycznych dla mediów nie wymaga co prawda opanowania współpracy z wykonawcami czy znajomości nut. Nie jest to absolutnie potrzebne. Od kompozytora wymaga się tylko i aż zrozumienia specyfiki i wymagań medium, do którego się pisze. Kompozytor w dzisiejszych czasach zajmuje się nie tylko pisaniem muzyki. Najdobitniej pokazuje to przemysł filmowy, gdzie nazwisko twórcy staje się wręcz swego rodzaju marką. Przykładowo, Hans Zimmer jest nie tylko kompozytorem, ale również producentem. Co więcej, podobnie jak wielu kompozytorów muzyki filmowej, nie orkiestruje on swoich własnych pomysłów, ale współpracuje z innymi kompozytorami, którzy rozpisują jego utwory na zespół instrumentalny. I tu powstaje pytanie, kto wtedy jest kompozytorem takiego dzieła? Czy ten, który jest autorem pomysłu, czy wszyscy, którzy przyczynili się do powstania dzieła? Pytania, kogo powinniśmy nazywać kompozytorem i jakie kompetencje trzeba mieć, aby kompozytorem zostać, towarzyszą również twórcom. Z jednej strony możemy uznać, że zawód ten powinien być udokumentowany dyplomem uczelni wyższej. Z drugiej, sztuka jest na tyle nieuchwytna, że trudno dyskredytować osoby, które piszą muzykę, choć nie mają na to papierka. W końcu również komponują. Interesującym przykładem próby odpowiedzi na pytanie, kto może zostać kompozytorem, udzielił twórca muzyki na pograniczu klasyki i rozrywki, Piotr Rubik. Słusznie zauważa, że umiejętność posługiwania się zapisem muzycznym i znajomość zasad muzyki to kompetencje, które powinny być opanowane przez osobę, którą nazywamy kompozytorem. Co ciekawe, mimo tego, że kompozytorzy związani z nurtem klasycznym wielokrotnie podkreślają znaczenie warsztatu, często zaznaczają również, że nie ma jednej właściwej drogi wskazującej, jak kompozycji nauczać. Niektórzy, jak chociażby Górecki, wspominali, że wręcz nie da się tego nauczyć. Przyznam, że ja również jako pedagog prowadzący młodych kompozytorów nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Indywidualny kontakt ze studentem wymaga prowadzenia go wedle jego predyspozycji, a to, co może zaoferować pedagog, to przygotowanie warsztatu i wspólne studiowanie literatury w poszukiwaniu inspiracji w dziełach słynnych twórców poprzednich epok. Reszta to już praca własna młodego twórcy, no i oczywiście jego talent. Zaletą dostępnych obecnie programów komputerowych służących do tworzenia muzyki jest z pewnością to, że dziś każdy może rozwijać swoją wyobraźnię muzyczną i nie potrzebuje do tego nic więcej niż komputera. Każda aktywność twórcza jest w końcu zdrowa dla naszego umysłu. Jednak łatwy dostęp do tego rodzaju programów, nie wymagających od ich użytkownika umiejętności warsztatowych rozwijanych w szkole muzycznej, sprawia, że tworzyć muzykę może każdy. W dodatku, chwilę po postawieniu ostatniego dźwięku może wrzucić wyprodukowane nagranie do sieci.
Łatwość ta sprawia, że nie trudno o muzycznych dyletantów. Nie trudno również, by laik uznał, że komponowanie wcale nie jest trudne i nie wymaga kilkunastoletniej edukacji muzycznej. W gruncie rzeczy wychodzi na to, że osoba pisząca za pomocą komputera nie musi nawet czysto śpiewać ani grać na instrumencie. Co więcej, może wynająć kogoś, kto zapisze później dzieło w nutach. Ot drobny przykład. Nierzadko artyści muzyki rozrywkowej zgłaszają się do kompozytorów czy teoretyków muzyki z dyplomem akademickim z prośbą o zapisanie ich utworu za pomocą nut. Nie da się ukryć, że pisanie muzyki wymaga słuchu muzycznego, talentu, gustu, wrażliwości i wyczucia formy. Może się oczywiście zdarzyć, że ktoś posiada te cechy naturalnie ze względu na wrodzony talent. Jednak są pewne kompetencje, które rozwinąć może jedynie poprzez samo nauczanie albo w ramach edukacji muzycznej w szkole i na uczelni. W gruncie rzeczy rzadko można samemu nauczyć się komponować na orkiestrę. Oczywiście brak formalnego wykształcenia nie musi być przeszkodą w komponowaniu. Może być nawet ułatwieniem. Nie znając pewnych reguł pisania na konkretne instrumenty czy rozwoju języka muzycznego na przestrzeni epok, można mieć w pisaniu muzyki więcej swobody, umykać ograniczeniom, co w aktywności twórczej jest z pewnością zaletą. Jednak, jak to powiedział mój znajomy, i ja się z nim w pełni zgadzam, choć każdy dziś może pisać muzykę, to nie każdy powinien. Albo inaczej, nie każdy napisze dobry utwór. A to właśnie dobre utwory powinny być celem aktywności twórczej kompozytora. A jeśli ktoś pisze dobrą muzykę, to czy ma dyplom uczelni wyższej czy nie ma w zasadzie większego znaczenia. Dziękuję Państwu.